Rozdział drugi, a może trzeci. Mała, obrzydliwa, brudna i strasznie cuknąca dziewczynka szła ulicą wprost pod nadjeżdżający motorowy Romet 205 Tunik cena do uzgodnienia. Kierował nim Orbert Jung, 16-letni uciekinier z zakładu dla nałogowych motorowerzystów. Z prędkością 10 km na godzinę zjechał w boczną ścieżkę prosto do lasu. Uwielbiał grzyby, a pora była ku temu. Wielkie jak banany i ciężkie jak arbuzy dwa borowiki leżały w koszu za siedzeniem Rometa. Orbert gasił silnik, postawił maszynę i udał się do chaty Barbary i Franca Hessler. Dziadkowie Orberta Jungsa, opis. Barbara Hessler, 89 lat, zasłużyła się podczas akcji na polskie czołgi. Złoty medal za podpalenie poczty w Jarocinie, żelazny krzyż za odpalenie Messerschmitta na lotnisku w Baden-Baden, różowy goryl, odcięcie uszu. 14 ran kutych, 2 postrzałowe, 4 dziary na plecach z napisem SS Total Recall. Herb Murzynów z Haiti. Teraz dziadek. Franz Hessler, 98 lat. Bez nóg i ręki. Proteza steryt 700. Prawa ręka 200 tysięcy marek zadłużenia w Bundespost Günther. Wyroki wskazujące za zasikanie z dachu autobusu. 130 upomnień i mandatów za wchodzenie do klatki z małpami w Berlin Zoo. Morper był dumny z dziadków. Miał tylko ich. Grali często w małego SS-mana. Rodziców Orbert nie znał. Babcia mówiła tylko, że mieli inne pochodzenie i wyjechali do Polski, do Oświęcimia. Orbert wszedł do chaty. Była wielka i ciemna, tylko ten dziwny zapach. Dziadek siedział przy stole i sklejał modele obozów koncentracyjnych. A babcia piekła kury z zalewy octowej. Orbert podszedł do dziadka i krzyknął: Ich heiße Grüßen, Schweine! Jawohl! Dziadek odparł i uśmiechnął się szczerze. Babcia też? Nie lepsza. Tak jest. Babcia też mogła być tam, lecz nie zdążyła. Musiała spędzić jeszcze wiele dni przy piecu. To było coś więcej niż tylko odwiedziny. Orbert był już tak duży, że mógł przecież sam zrobić, co mu kazali. Ja nie lubię. Zbliżała się noc, ciemna i głucha, złowroga. Romet Ogar stał tam, gdzie poprzednio. Przecież nigdzie mu się nie spieszyło.